12 grudnia 1575 roku prymas Jakub Uchański, który w okresie bezkrólewia pełnił obowiązki monarszy, w porozumieniu z prohabsburskimi senatorami ogłosił królem Polski cesarza Maksymiliana Habsburga. Zrobił to zupełnie ignorując głos średniej szlachty polskiej, o której powiedzieć, że była wściekła, to nie powiedzieć nic. Emocje sięgały zenitu, a i widmo wojny domowej zamajaczyło na horyzoncie. Prohabsburscy senatorowie, gdy zorientowali się, jakie poruszenie wywołała decyzja Uchańskiego, następnego dnia w ogóle nie zjawili się na polu elekcyjnym, a zamknęli się w zamku, do którego wejście obsadzili piechotą. Z kolei sam prymas, gdy przemieszczał się konno, ktoś z tłumu wypalił do niego z pistoletu. Nie trafił, jednak kula dosięgnęła znajdującego się obok hierarchy kanonika, zadając mu śmierć. Antyhabsburska szlachta, która dotychczas nie potrafiła dojść do porozumienia co do kandydata, jaki miałby zasiąść na polskim tronie, teraz wiedziała, że musi zarzucić spory i podjąć zdecydowane działania. Stanęła na wyborze Piasta, czyli człowieka swojego, którym miała zostać Anna Jagiellonka, siostra Zygmunta Augusta, i następnie dobrania jej męża, który to zostanie królem Polski. Kto jednak tym mężem miałby być? I wtedy do akcji wkroczyli stronnicy księcia siedmiogrodzkiego, Stefana Batorego. Człowieka, który mimo, że był ceniony wśród polskiej szlachty, to w ogóle nie był traktowany poważnie jako kandydat na tron Polski. Teraz jednak, jako gdy szlachta została przyparta do muru, stał się dla niej nadzieją. Właśnie o fascynującym życiu i podbojach tego człowieka, Stefana Batorego, opowiemy wam dzisiaj. Dziewiątego sierpnia 1526 roku pod Mohaczem siły króla Węgier Ludwika II Jagiellończyka, próbujące powstrzymać turecką inwazję, zostają rozgromione przez armię Sulejmana Wspaniałego. Monarcha węgierski nieszczęśliwie ginie w bitwie. Tak rozpoczyna się chaos. Ludwik Jagiellończyk ginie bezpotomnie, w związku z czym, w wyniku układu między Habsburgami a Jagiellonami, ci pierwsi mają pełne prawa zgłosić swe pretensje do tronu węgierskiego. Jednak Węgrzy, a przynajmniej ich część, mieli swoje zdanie na ten temat. Magnaci okrzyknęli królem Ferdynanda Habsburga, a średnia szlachta węgierska magnata Jana Zapolię. Jeździec na koniu rydzym i z mieczem wielkim przecwałował przez węgierskie ziemie. Wojska Ferdynanda pokonały Zapolię, który zbiegł do Polski, gdzie pojął za żonę Izabelę Jagiellonkę, córkę Zygmunta Starego. Poparcia skutecznie szukał także w Turcji, jednakże za cenę stania się lennikiem sułtana. Ziemie węgierskie zostały tym sposobem podzielone na część rządzoną przez Ferdynanda Habsburga, część pod berłem Jana Zapolli i część opanowaną przez Turków. To był jednak dopiero wstęp do bardzo niespokojnych czasów, w których niegdyś potężne Królestwo Węgier pogrąży się w serii wojen domowych, stopniowo coraz bardziej uszczuplając swoje ziemie. I właśnie u progu tych czasów na świat przyszedł bohater naszej opowieści – Stefan Batory. Stefan Batory urodził się 27 września 1533 roku jako członek starego rodu magnackiego, który od pewnego czasu dzielił się na dwie linie – Batorych z Eszczet i Batorych z Szomiu. Stefan należał do tych drugich i w tym czasie mniej znaczących. Jego ojciec w wojnie o koronę węgierską stanął po stronie Jana Zapolli. Była to okazja do wzmocnienia pozycji rodu i do pomnożenia majątku rodziny. Zmarł jednak w rok po narodzinach swojego syna. I wtedy losy rodziny z Szomiu przeszły na barki jego żony oraz najstarszego spośród jego synów Andrzeja. Bohater naszej opowieści był najmłodszym spośród swojego rodzeństwa. Last but not least, bo to właśnie jemu będzie dane zajść najwyżej. O młodości Stefana Batorego we wczesnym jej etapie nie wiemy zbyt wiele. Zapewne otrzymał staranne wykształcenie, gdyż doskonale posługiwał się łaciną, zarówno w mowie, jak i w piśmie. Wiemy też, że w wieku 15 lat doświadczył już trudów służby wojskowej oraz brał udział w potyczkach. Potem trafił do Wiednia na sam dwór cesarski. Była to doskonała okazja nie tylko do nauczenia się języka niemieckiego, ale też do podpatrywania, jak polityka jest rozgrywana na najwyższych szczeblach. Stamtąd trafił do Padwy, gdzie podjął kilkumiesięczne studia. Być może wtedy zrodziło się u niego lub pogłębiło zamiłowanie do czytania. Uwielbiał przewertowywać pozycje z zakresu wojskowości. Jednym z jego ulubionych autorów był Juliusz Cezar.
pobyt w renesansowych Włoszech był nie tylko doświadczeniem otwierającym umysł, ale także okazją do dodania kolejnego języka obcego do kolekcji włoskiego. Do kraju powrócił w 1550 roku i w momencie, kiedy węgierski kocioł znowu zaczynał kipieć. Nie będziemy zagłębiać się w niezwykle zagmatwaną w tym czasie sytuację Węgier, jednak niezbędne minimum musimy przybliżyć. W czasie dorastania Stefana zdążył zejść z tego świata Jan Zapolia, a przeciwnicy Habsburgów na tronie usadowili jego młodziutkiego syna, Jana Zygmunta. Generalnie kraj był szarpany kolejnymi, co rusz zawieszanymi i wznawianymi wojnami, z czynnikiem habsburskim i tureckim. Obszar Węgier szczuplał, coraz bardziej zawężając się do terenów Siedmiogrodu. Batory, stojąc u boku Jana Zygmunta i jego matki, Izabeli Jagiellonki, awansował, a jego ród otrzymywał nowe nadania. Stefan w całym tym węgierskim bigosie miał niejednokrotnie okazję zdobywać doświadczenie w boju, przede wszystkim w walkach z Habsburgami i sprzyjającymi im magnatami węgierskimi. Został nawet głównodowodzącym armii Jana Zygmunta, chociaż w wyniku zdrady osoby, która wcześniej zajmowała to stanowisko. Chociaż swoją pierwszą bitwę przegrał, to bez wątpienia było to bardzo pouczające doświadczenie, gdyż następnie dał się poznać jako energiczny i zdecydowany dowódca. Datą przełomową był jednak marzec 1571 roku. Wtedy to, nie zostawiwszy potomka, zmarł Jan Zygmunt Zapolia. Przed śmiercią jednak zdążył podpisać z Habsburgami układ, na mocy którego zrzekł się tytułu królewskiego, zamiast którego przyjął miano księcia Siedmiogrodu i części Królestwa Węgier. Po jego bezpotomnej śmierci Siedmiogród miał się stać częścią monarchii Habsburgów. Pojawiło się pytanie, kto zajmie miejsce Jana Zygmunta? Komu przypadną rządy nad Siedmiogrodem? Cesarz przecież nie mógł rządzić osobiście, ktoś musiał być na miejscu. I w tym momencie niejaki Kasper Bekiesz, człowiek, który w ostatnich latach był faworytem Jana Zygmunta, zarazem niesamowity intrygant, którego podszepty sprawiły, że Batory popadł w niełaskę władcy, wystąpił do cesarza o ustanowienie w Siedmiogrodzie urzędu wojewody. Oczywiście nie muszę wspominać, kogo widział jako najlepszego kandydata na to stanowisko. Jednak to nie do końca podobało się węgierskiej szlachcie. Po pierwsze, byłoby to już całkowite podporządkowanie się cesarzowi, to on by, wyłącznie on, nie licząc się z nikim, decydowałby, kto rządzi Siedmiogrodem, a po drugie, nie przepadali za Bekieszem. Bekiesz miał opinię lawiranta i człowieka, przez którego w ostatnich latach przez Węgry przelała się kolejna fala wojen. Dlatego oczy węgierskiej szlachty zaczęły kierować się w inną stronę, w stronę starego, zasłużonego rodu, a ściślej, jego najmłodszego członka, wyróżniającego się spośród pozostałych, Stefana Batorego. Batory nie należał do tej kategorii osób, które bezczynnie czekają, aż władza sama trafi w ich ręce. Chciał zostać wojewodą Siedmiogrodu i podjął zdecydowane kroki, aby ten urząd uzyskać. Już w dniu śmierci Jana Zygmunta wysłał do Stambułu swojego posła, aby ten uzyskał poparcie sułtana dla jego kandydatury na urząd wojewody. Sytuacja w Siedmiogrodzie była bardzo napięta. Istniało spore ryzyko, że zostanie mianowanych dwóch różnych wojewodów przez władców dwóch sąsiednich potęg, a to znowu pogrąży kraj w wojnie domowej. 27 kwietnia 1571 roku przybył reprezentant sułtana, wioząc obszyty czerwonym aksamitem dokument wskazujący nominację. Stefan zapewne wiedział, że to właśnie jego nazwisko znajduje się w piśmie. Jednak był świadomy, że zwykłe odczytanie sułtańskiej nominacji niekoniecznie mu pomoże i wcale nie zażegna widma wojny. Przecież zamiast wojewody narzuconego w Wiedniu, będzie wojewoda narzucony w Stambule. Postanowił rozegrać partię sprytniej, a wyszło po mistrzowsku. Zaproponował, żeby jeszcze wstrzymać się z otwarciem pisma sułtańskiego i powiadomił cesarza o wizycie sułtańskiego posłańca oraz wskazał, że konieczne jest zorganizowanie wolnych wyborów na urząd wojewody. Było to zupełnie niepomyśli Bekiesza, gdyż ten zdawał sobie sprawę, jaki może być wynik głosowania. Cesarz jednak nie był skory do przepychania swojego człowieka za cenę wojny. Oświadczył, że wystarczy mu hołd i przysięga wierności od nowego wojewody. 20 maja panowie węgierscy zebrali się na Sejmie. Rozgorzały dyskusje. Zwolennicy Bekiesza zapalczywie w płomiennych przemowach atakowali Batorego. Ten z kolei milczał. Wiedział, że ma przewagę. Wiedział, że to po jego stronie jest straszliwy sułtan, którego Węgrzy obawiają się bardziej niż cesarza. Cesarza, który nie jest skory do radykalnych kroków. Wiedział też, że Bekiesz nie cieszy się szerokim poparciem. Kluczem było nie otwieranie pisma sułtana przed wynikiem wyborów. Batory nie chciał być władcą z dyktatu.
wcześniejsze obranie przez szlachtę, a dopiero potem potwierdzenie tego faktu poprzez otwarcie pisma sułtańskiego, wzmocniłoby legitymację jego władzy oraz niezależność Siedmiogrodu. I wreszcie 25 maja okrzyknięto 38-letniego Batorego nie tylko wojewodą, ale i księciem Siedmiogrodu. Władzę Batorego nad Siedmiogrodem uznał oczywiście sułtan, ale też papież i cesarz. Zyskał zatem akceptację najważniejszych ośrodków. Celem polityki siedmiogrodzkiej Batorego było zachowanie możliwie jak największej niezależności od obu sąsiadujących potęg. Wymagało to zręcznego manewrowania, odpowiedniej proporcji uśmiechów względem każdej ze stron, po prostu wyrafinowanej gry politycznej. Pozory zależności względem cesarza Batory starał się zachować poprzez wysyłanie jak największej ilości listów, w których szczegółowo raportował sytuację w Siedmiogrodzie oraz pytał o rady, nawet w najdrobniejszych kwestiach. Zarazem w tych listach podkreślał swoje obawy przed Imperium Osmańskim i potęgę tego państwa. Było to subtelne przekazanie wiadomości: nie próbuj za bardzo ingerować w moje sprawy, a już na pewno nie próbuj mnie wymieniać na kogoś innego, ponieważ może się to spotkać z interwencją sułtana. Dwór wiedeński jednak nie dość, że od razu przejrzał grę Batorego, to też w tym czasie aż tak się Turcji nie obawiał, przynajmniej w kontekście Siedmiogrodu. Postanowił wymienić niepokornego wojewodę na Kaspra Bekiesza, który nie zamierzał porzucać swoich ambicji. W końcu między wspieranym przez cesarza Bekieszem a Batorem doszło do ostatecznej konfrontacji. Wojska Batorego zmiażdżyły Bekiesza w bitwie, a wojewoda siedmiogrodzki z Węgrami, którzy przeszli na stronę jego rywala, rozprawił się okrutnie. Pozwoliło mu to na ustabilizowanie sytuacji wewnętrznej i przeniesienie całości uwagi w inną stronę, a ta właśnie już od jakiegoś czasu kierowała się na północ, ku targanej bezkrólewiami Rzeczpospolitej. Ta niekorzystna dla Polaków i Litwinów sytuacja dla Batorego była szansą. W 1572 roku umiera bezpotomnie Zygmunt August, co skutkuje wygaśnięciem dynastii Jagiellonów na tronach Polski i Litwy. Rozpoczyna się czas wielkich wolnych elekcji. Pierwszy wybór szlachty okazuje się jednak niewypałem. Henryk Walezy, ceniąc sobie bardziej możliwość rządów nad Sykwaną, wraz ze śmiercią brata i wakatem na francuskim tronie, ucieka z Rzeczypospolitej. Po bezskutecznym upływie czasu określonego przez szlachtę na jego powrót, kraj znowu staje w obliczu bezkrólewia i konieczności obrania następnego władcy. Kandydatów było wielu, jednak najwięcej wskazywało, że to właśnie Habsburgowie zagoszczą w Krakowie. Aż trzech z nich, w tym sam cesarz Maksymilian, kandydowało do tronu polskiego. Reszty kandydatów nie brano do końca poważnie, jakkolwiek jedna koncepcja zyskała szersze uznanie. Nie będzie rządził nami obcy, interesy swego kraju ponad Rzeczypospolitej przekładał. Obierzmy swojego, Piasta. Łatwiej jednak powiedzieć niż uczynić. Kto miałby nim być? Wielu magnatów w ogóle nie chciało brać udziału w takim wyścigu. Co do kandydatur innych, toczyły się zażarte dyskusje i spory. Habsburgowie z kolei mieli wielu oddanych stronników, wytrwale dążących do osadzenia któregoś z nich na krakowskim tronie. W wyścigu o koronę stanął także Stefan Batory, który mocno myślał o niej co najmniej już od czasów pierwszej wolnej elekcji. Działał aktywnie, m.in. pozyskując stronników w Rzeczypospolitej. W szczególności udało mu się zdobyć poparcie rodu Zborowskich. Jak się wówczas zdobywało stronników? Raczej niewiele inaczej niż dzisiaj. Oczywiście odpowiednimi sumami. Obrady i dyskusje nad kandydatami przebiegały w sposób bardzo burzliwy. Batory mimo podjętych zabiegów za bardzo się w tym wyścigu jeszcze nie liczył. Senatorowie wskazywali na Habsburg, a z kolei szlachta, pod wpływem m.in. doskonałych przemów starosty bełskiego Jana Zamoyskiego, zaczęła kierować się w stronę koncepcji Piasta, czyli człowieka swojego. Żadna ze stron nie chciała ustąpić ze stanowiska. Wtedy, 12 grudnia 1575 roku, będący interreksem prymas Jakub Uhański ogłosił królem Maksymiliana Habsburga. Szlachta była wściekła. Doszło do szeregu incydentów, w tym próby zabójstwa Uhańskiego. Szlachta zorientowała się, że w obliczu takiej sytuacji musi się zjednoczyć, musi porzucić wszelkie spory i szybko znaleźć kandydata. Stanęło na koncepcji Piasta, którym została Anna Jagiellonka, siostra Zygmunta Augusta, której teraz trzeba było dobrać męża, czyli właśnie osobę, która zostanie królem Polski. I wtedy pojawiła się na nowo kandydatura Stefana Batorego. W momencie, kiedy szlachta była niejako pod ścianą, człowiek, który dotychczas się nie liczył, przeszedł. Jego kandydatura przeszła.
Zwolennicy Batorego podjęli energiczne działania. Pozyskali Annę Jagiellonkę oraz wyprawili wysłanników do księcia Siedmiogrodu i cesarza Maksymiliana, aby poinformowali o podjętych decyzjach. Batory działał szybko. Uporządkował sprawy w kraju, władzę przekazał bratu i następnie wyruszył do Polski. Zaprzysiągł także Pakta Konwenta i artykuły henrykowskie. Działał szybko i zdecydowanie. Z kolei jego konkurent, Maksymilian, opieszale. I momentami tak, jakby niekoniecznie mu na koronie polskiej zależało lub gdyby pozyskanie jej był zbyt pewny. Nic jeszcze nie było jednak przesądzone. Batorego wiele ośrodków było mu przeciwnych. Książę zdawał sobie sprawę, że musi pozyskać jak najwięcej zwolenników. Postawił m.in. na Jana Zamoyskiego, człowieka wówczas niekoniecznie potężnego, natomiast mającego bardzo dużą siłę przebicia wśród szlachty. Batory zmierzał do Polski, zmierzał do Krakowa. Po drodze był witany przez szlachtę. W końcu dotarł do stolicy, gdzie 1 maja 1576 roku po ślubie z Anną Jagiellonką został koronowany na króla Polski. Batory nie chciał rozwiązań siłowych, była to ostateczność. Wiedział, że może być więcej z nich szkody jak pożytku, dlatego stronników Maksymiliana starał się pozyskać po dobroci. Z jednym wyjątkiem. Otóż magnat Olbracht Łaski, słynący ze swojego awanturniczego stylu życia, bezprawnie zajął zamek w Landskoronie, jeszcze przed obraniem Batorego przez szlachtę. Wzięta gwałtem warownia znajdowała się bardzo blisko Krakowa, a Olbracht Łaski słynął z oddania cesarzowi i zamierzał uczynić z Landskorony przyczółek dla wojsk cesarskich. Batory bez wahania wysłał polskie chorągwie wraz ze swoją gwardią przyboczną. Zamek po krótkim czasie został zdobyty, a Batory oprócz eliminacji zagrożenia uzyskał coś jeszcze – demonstrację determinacji i siły. Następnie wysłał list do prymasa Uchańskiego, jednego z najbardziej zagorzałych zwolenników Maksymiliana. W liście stanowczo zapraszał hierarchę do siebie. Ten jednak tłumaczył, że nie może się stawić, gdyż jest obłożnie chory. Ręce mu drżały, niedowidział, cierpiał na reumatyzm i hemoroidy. Na to Batory przysłał mu odpowiedź, że w takim razie to on do niego wpadnie na śniadanie, a na razie pośle tam swoich Węgrów. Łaska Boża spłynęła na prymasa, gdyż ten jak ręką odjął, nagle wyzdrowiał i zgodził się spotkać z Batorym oraz uznać jego władzę. Kolejną kwestią, która zawsze rozpala serca i umysły przy okazji nowego władcy, są nominacje. Tak jak dzisiaj otrzymanie teki ministerialnej pobudza ślinianki polityków, tak wtedy otrzymanie odpowiedniego urzędu lub stanowiska pobudzało ślinianki szlachty, gdyż decydowało o bogactwie i wpływach. Na wiele liczyli zborowscy, którzy byli jednymi z pierwszych i najbardziej aktywnych stronników Batorego w Rzeczpospolitej. Byli jednak niezwykle pyszni i pazerni. Batory szybko zorientował się, że najchętniej to uczyniliby z niego marionetkę w swoich rękach. Dlatego musieli poznać temperujący smak goryczy. Z całego rodu jedynie Jan otrzymał wysoki urząd, to jest buławę hetmańską. Warto wspomnieć o jeszcze jednej nominacji, o Janie Zamoyskim, który został podkanclerzem. Batory bardzo cenił Zamoyskiego, cenił jego odwagę, zdecydowanie w działaniu, władanie wieloma językami, a przede wszystkim doskonałą znajomość specyfiki polskiego podwórka, znajomości praw, obyczajów, sieci zależności, mentalności polskiej szlachty. To wszystko sprawiło, że z czasem Zamoyski stał się bardzo bliskim współpracownikiem, nawet najbliższym doradcą Stefana Batorego. Utarło się nawet powiedzenie, że król nie powinien bez Zamoyskiego chodzić do Sejmu, a Zamoyski bez Batorego na wojnę. Jak wspominaliśmy, Batory na początku starał się ustabilizować sytuację w kraju, tak aby każdy region uznał jego władzę. Zostawieni sobie samopas zwolennicy cesarza słabli i stopniowo przechodzili na stronę Stefana. I tak za niedługo straciliby swoje oparcie, gdyż były to ostatnie miesiące życia Maksymiliana. Uznały Batorego także Litwa i Prusy, z jednym za to niezwykle ważnym wyjątkiem. Potężne, bogate i doskonale ufortyfikowane miasto Gdańsk, będące w stanie wystawić prywatną armię, odmawiało podporządkowania się władcy. Demonstracyjnie przyjmowani tam byli posłowie Iwana Groźnego i kurczowo trzymano się chęci osadzenia na tronie polskim Habsburga. Gdańszczanie oznajmili, że mogą uznać władzę Batorego, gdy ten dojdzie do porozumienia z cesarzem co do tego, kto ma zasiadać na polskim tronie, oraz zniesie tzw. statuty Karnkowskiego. Dokument ten gwarantował monarchom polskim kontrolę nad miastem. Warunki te były dla Batorego nie do przyjęcia. Na miasto została nałożona panicja, a król zaczął szykować się do wojny.